Ja już przestałem ogarniać, jak ten czas szybko leci. Zaledwie mam wrażenie, niedawno, kilka dni temu, nagrywałem omówienie pierwszych komiksów z kalendarza adwentowego, a my już jesteśmy przy numerze 16. Tak to niesamowicie pędzi. I jest to tytuł, komiks o tytule bardzo intrygującym i ciekawym, jak zwykle w tym kalendarzu. Dinozaury wyginęły dwa razy, a to wszystko od Mateusza Smotera i Tom Ksyza, osoby już nam bardzo dobrze znane. Zresztą też na pewno kojarzycie, że omawiałem tutaj też twórczość w ich kontekście a propos Zintanka. Pewnie gdzieś tu się zaraz wyświetli dodatkowa karta odnośnik do tego materiału. Mniejsza z tym. Co jest w środku? Cóż, w środku mamy zabawny, troszeczkę brutalny, w sensie nie taki, że oj, się leje krew i tak dalej, tylko że przekaz taki jest dosyć brutalny, ale jest zabawnie. Jest zabawnie w takim specyficznym poczuciu humoru, myślę, kojarzącym mi się już z tymi autorami. I komiks właściwie, tytuł komiksu mówi wszystko. Pokazany jest powód, dla którego dinozaury wyginęły dwa razy, a wszystko się zaczyna stroną z informacją, że to trzecia wojna światowa ostatecznie zgładziła ludzkość. Możecie się zapewne domyślać bardzo dobrze, jaki jest finał tego komiksu i jaki jest oczywiście jego początek po tym, jak go wam opisałem i teraz jeszcze dodatkowo pokazuję. Ale nieważne zawsze jest to, jak coś się kończy, w jaki sposób, ale też bardzo ważne jest to, w jaki sposób dochodzimy do tego końca. I to jest największa siła tego komiksu i nie będę wam jej zdradzać, bo to już byłoby psucie żartu, to by było opowiadanie dowcipu. A tego oczywiście nie chcę robić. Ale tak zacząłem myśleć, co jeśli za tym komiksem stoi coś więcej? Co jeśli te dinozaury tytułowe nie oznaczają czegoś jeszcze? Co jeśli cały ten komiks, cała ta sekwencja, która jest tutaj pokazana, jest też taką ukrytą przenośnią? I te dinozaury nie muszą koniecznie oznaczać stricte stworzeń dinozaurów, ale może też chodzi o osoby określane mianem dinozaurów. Wiecie, kiedy następuje wymiana pokoleniowa i starsi ludzie umierają, bo taka jest kolej rzeczy, i nieraz takie osoby żyją przez już bardzo długi czas takim nastawieniem do życia, z taką myślą, która już im towarzyszyła od bardzo długiego czasu i uparcie jej nie zmieniają, bo cały czas są myślami w swoim życiu sprzed 30, 40, 50 lat. No i tak by w sumie wychodziło, że jak ci starzy ludzie tacy określani mianem dinozaurów umierają, to można by powiedzieć, że wyginęły dwa razy. Lekcja na dziś. Czas przestać z przesadną analizą komiksów w moim wykonaniu. Ogarnij się.